Siema, tutaj Bartek, jesteśmy na Tryhack Me, dzień 15. Tutaj w tle robię inny pokój, ale on się robi tak długo, że jest godzina 20, ja siedzę od 12 i ciągle robi się to samo, więc no właśnie. No to przejdźmy sobie do dnia 15. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak elfom udaje się nadążyć za budowaniem zabawek dla tak wielu ludzi na całym świecie? Czy zdarzyło ci się zasmucić i pomyśleć, hej, z 7 miliardami ludzi na świecie i rosną, i ta liczba rośnie coraz dalej? Co oznacza, że każdy elf będzie pracował bez przerwy, aby budować zabawki. Nigdy nie dostaną przerwy. Cóż, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Dzięki magii świętego Mikołaja elfy mają maszyny, które mogą budować dla nich zabawki. Maszyna ta wymaga od elfa zaprojektowania zabawki, a następnie opisania jej w języku skryptowym. Języki skryptowe to specjalne typy języku programowania, dobrze przystosowane dla mniejszych, krótszych programów, takie jak projekty zabawek. Ten dokument został przeznaczony dla wszystkich fanów elfów, które chcą pracować ze Świętym Mikołajem. Gdy to zrobisz, będziesz mógł łatwo produkować zabawki i używać interfejsów API Świętego Mikołaja. Na początek, co to jest Python? Python to interpretowany język programowania ogólnego przeznaczenia wysokiego poziomu. O. Krótko mówiąc, Python jest już wysoce dostępny dla wielu komputerów i jest bardzo łatwy do napisania. Wpisaniu. Python jest dostępny we wszystkich systemach operacyjnych Linux, TryHack Me, Attack the Box, Event Making Machines, macOS, ale niestety domyślnie nie na Windowsie. Trzeba go doinstalować. Instalowanie i oprzyrządowanie. TryHack Me, Attack Box ma zainstalowanego Pythona. Aby z niego korzystać, załaduj, a następnie wpisz Python 3, spowoduje to załadowanie interaktywnego edytora Pythona, czyli coś takiego. A wyjście jest w taki sposób, nie? OK. Będziemy tworzyć pliki, więc nie będziemy używać interpretowanego edytora. Zamiast tego należy uruchomić plik za pomocą Python, no i nasz plik. Python 3 nasz plik. Następnie tworzymy HelloPy. Ale jeśli nie masz zainstalowanego Pythona, musisz go zainstalować. Skorzystaj z tego linku i zainstaluj Pythona w swoim systemie. Upewnij się, że zainstalowałeś edytor tekstu taki jak VS Code. To jest bardziej dla Windowsa, który pomoże ci pisać kod w Pythonie. So Hello World. Tradycyjnie pierwszym programem to Hello World, więc zróbmy to. Ok, no to. Przepraszam, to nie jest bash. To nie jest bash. Przepraszam. Tak. To nie jest bash. Rzeczywiście. Sorry, sorry. Ja taki lak mózgu. Czy jakaś źle zrobiłem? Dobra, dobra, to nie jest bash. Rzeczywiście. Tak. Otwórz V-code, napisz to, zapisz plik, uruchom. Na ekranie powinno. Jeżeli ktoś ma Windowsa, to miłej zabawy. Ja zostaję przy Linuxie. Pokażę to na Linuxie. Print. Print jest funkcją. Dodajmy trochę tekstu, a on wydrukuje go na ekranie. W Pythonie zobaczymy, wiele funkcji są niezbędne, ponieważ pozwala nam wykonywać kod. Aby zdefiniować własną funkcję, użyjemy słowa kluczowego def. Czyli mamy funkcję hello i ta funkcja na przykład będzie drukowała to. Prawda. Użyjemy tabulatora lub czterech spacji, czyli def na przykład właśnie hello. I zadajemy albo tabulator, albo raz, dwa, trzy, cztery spacje, prawda? Jeszcze jak tutaj dam takie ładne coś. Kurde, nie pamiętam, jak to było. To było BinPython? To nie było BinPython, nieważne. Jednak to usuniemy, nie pamiętam, jak to było. Zostajemy przy tym. Bla, bla, bla. Jest to tym, co nazywamy z ciągiem znaków. To jest po prostu tekst Hello World. Jest tak zaznaczony, prawda? O to chodzi. Zmienne. Teraz w ostatniej sekcji powiedziałem ciągi znaków. Co to znaczy? W programowaniu wszystko musi mieć typ danych. Każdy bit danych ma ze sobą wspólny typ. Już trochę ich znasz. Gdybym powiedział, że raz, dwa, cztery, pięć, osiem, dziewięć, czy to są zdania? Nie, to liczby. Widzisz, znasz już typy danych. Dokładnie. To są liczby. To jest łańcuch znakowy, no i zaraz będzie pewnie niżej. W Pythonie jest tak samo, mamy kilka podstawowych typów danych, które przechowują nasze rzeczy.
Stringsy, czyli ciągi znaków, liczby całkowite. Liczby całkowite. Floaty, liczby zmiennoprzecięgowe. No i listy. I mamy listy. I więcej. Na przykład kropka. Kolejny ciąg, kolejny typ. I więcej. Hello, równa się hello world. No okej. Okay. Używamy znaków równości jako operatorów przypisania. Przypisuję wartości po prawej stronie do segmentu po lewej. Powiedzmy teraz, że chcielibyśmy dodać tę zmienną do innej zmiennej. Powszechnym błędem jest to, że bierzemy to wiadro i go używamy, ale w Pythonie nie. Musimy przejść przez odniesienie. Tak jak w tym przypadku. Tak jak w przypadku po prostu przekazujemy lokalizację zmiennej, nie przekazujemy samej zmiennej. Alternatywą jest przekazanie wartości. Jest to bardzo ważne, aby zrozumieć, ponieważ może to później spowodować znaczną ilość bólów głowy. Jest to bardzo ważne w produkcji zabawek, kiedy mieliśmy mały błąd, w którym Elwy przepisywały różne zmienne z samej zabawki. Myśleliśmy, że mamy około 800 wersji zabawki, ponieważ mieliśmy 800 zmiennych, ale okazało się, że wszystkie wskazywały na tą samą zabawkę. Na szczęście tym dzieciom w tym roku udało się zdobyć zabawki. Się upewnię, że mój poprzedni pokój jeszcze jest aktywny, ok? Operatory. Porozmawiamy o operatorach. Operator jest część pomiędzy dwiema zmiennymi wartościami i coś, co z nimi robi. Na przykład operator dodawania robi dodawanie. Python obsługuje wiele operatorów: plus, podzielić, razy, potęga, modulo, dzielenie zresztą. Reszta dzielenia, przepraszam. Co to jest? The fuck? Co ciekawe, operatory nie pracują na liczbach. Nie tylko pracują na liczbach, działają też na stringach. Takie jak. No właśnie, można sobie dodawać to, można sobie dodać wyrazy też, prawda? I tu jest nasz wynik, który się pokaże. Okej, okay, dalej. Boolowskie. Boolean. Dwie wartości typu danych logicznych to true i false, podobnie jak lista niegrzecznych i grzecznych dzieci Świętego Mikołaja jest albo prawdziwa, albo fałszywa, nigdy obie. Prawda i fałsz są niezwykle cenne. W systemie binarnym 1 oznacza prawdę, 0 oznacza fałsz. Za pomocą tych dwóch wartości możemy przedstawić wszystkie dane na komputerze pod warunkiem, że używamy bramek logicznych. Te bramki logiczne pojawiają się w Pythonie jako operatory. Przejdziemy przez jeden, który możesz znać. True or false. Or. W tym wypadku true. Operator lub zwraca prawdę, gdy lewa strona ma. Gdy. I lewa strona. Lewa lub prawa strona ma wartość true. Dobra? Przejdźmy szybko przez wszystkie pozostałe. I to daje prawdę. Zwraca true tylko wtedy. Wtedy i tylko wtedy, gdy zarówno lewa, jak i prawa strona mają true. Not true to jest. Nie neguje wrażenia po prawej stronie, więc przeciwieństwem jest false. Możemy zanegować stwierdzenie or w następujący sposób. Nie, prawda lub fałsz, to będzie fałsz. Ok. Teraz wraca true tylko wtedy, gdy obie strony są fałszywe. Statement z naszego oświadczenia. If. Statements. Instrukcja if są jednymi z najpotężniejszych instrukcji w całym programowaniu. Chcemy coś zrobić, jeśli warunek zostanie spełniony. Jeśli dziecko było miłe, dostanie zabawkę. Jeśli nie, dostanie węgiel. Na przykładu, jeśli lista nie jest pusta. X równa się szóstka, jeżeli print, ok. Ponieważ x nie jest pusty, ma prawdziwą wartość, to oznacza, że brzmi jako jeśli prawda i działa, jeśli brzmi fałsz, nie działa. Ok. Instrukcje if są uruchamiane tylko wtedy, gdy warunek ma wartość true. Teraz zobaczmy to w akcji. Name input, what is your name? Input to jest po prostu, że podać wartość. Możemy przyjmować dane wejściowe użytkownika za pomocą funkcji input. Powiedzmy teraz, że jesteśmy szerokim bramkarzem w Grocie Świętego Mikołaja. Chcemy wpuścić tylko osoby, które mają imię w naszym specjalnym klubie. Najpierw musimy utworzyć listę nazwisk. Czy możesz zgadnąć, czego użyjemy do tego? Mamy listę nazwisk, name, to jest nasza tablica. Świetnie, teraz jeszcze mamy nasze stringi, takie jak jabba. Sprawdźmy, czy nazwa znajduje się na liście. Czy jabba jest na liście? Nie ma jej na liście, więc false. Teraz chcemy wydrukować specjalną małą wiadomość tylko wtedy, gdy nazwa wprowadzona przez użytkownika pojawi się na naszej liście. Można to zrobić za pomocą. Mamy imiona. Skiddy, Doxy, Ashu, Elf. Imię.
wejście od użytkownika, jakie jest Twoje imię. If name is, jeżeli to jest jednym z tych, no to wydrukuj. Jeżeli nie, to w tym wypadku nie rób nic. A tu jest jeszcze else. A co jeśli nazwisko nie pojawiło się na liście, możemy użyć klauzuli else, właśnie. Czyli tak w skrócie, no mówię. Na przykład ashu weźmy, czyli Python trzeci plik ashu. Not allowed, widzicie, chodzi po prostu o to, nie? Dalej. Jeden wiersz instrukcji if. Możemy również całkiem ładnie zbudować jedną linię instrukcji if w Pythonie. Dwunastkę name Jabba, jeżeli age to 12. Jeżeli skiddy to print name. Okej, pętle. Pętle pozwalają nam wielokrotnie wykonywać ten sam kod. Dla pętli najlepiej opisać sposób ich czytania. Okej, tutaj mogę. If names in names print name. Zrób coś dla każdego nazwiska na liście, w tym przypadku wpisz imię. Pętle for mogą iterować po elementach dowolnej iteracji. Spójrz na funkcję, która zawiera iterowarny zakres. Zakres zwraca listę liczb zakresów, więc aby zapędzić od 1 do 9, zrobilibyśmy range 1 do 9. Range jest włączone, więc 1 do 9 są uwzględniane. A teraz pętla for dla i w zasięgu 1 do 9 wypisz i. To na przykład po prostu wypisze nam trzy liczby, nie? Przepraszam, 9 liczb. 9, tak było. Dokładnie. Uwaga, często używamy i jako zmiennej w pętli for, ponieważ oznacza ona item, element. Biblioteki. Widziałeś, jak samodzielnie pisać kod, ale co by było, gdybyśmy chcieli użyć kodu innych ludzi? Nazywa się to użyciem biblioteki, w którym biblioteka oznacza zbiór cudzego kodu. Biblioteki możemy zainstalować w linii poleceń za pomocą polecenia pip install x, gdzie x to biblioteka, którą chcemy zainstalować. Spowoduje to zainstalowanie biblioteki z tego. Zainstalujemy dwie popularne biblioteki, które będziemy potrzebować. Pewnie je mam, ale Beautiful Soup i Request. No to raczej obie mam. Coś bardzo fajnego, co możemy zrobić z tymi bibliotekami, to możliwość wyodrębnienia wszystkich linków na stronie. Dokładnie. Miałem Beautiful Soup na studiach. To było bardzo krótkie wprowadzenie do Pythona, ale poniżej mamy kilka linków, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. Kod analizy do pytania 5. Dajmy mu. O, zainstalowane. Nano Task 5. Dobra. Jaki jest wynik działania true plus true? True. A zaraz. Okej. Jak nas. No bo. Jak ktoś nie rozumie dlaczego, no to jeszcze pokażę, że true and false represented true and zero for false. Czyli. Jeszcze tak to zrozumiałem, może źle zrozumiałem, nie? Jak nazywa się baza danych zainstalowania pipi? Tak to było? Nie, jak to było? Co ja wyłączyłem? Pip, tak o się pisze. Pipi. Ok. Jaki jest wynik działania bool false? True? Jaka biblioteka pozwala nam pobrać kod HTML strony? Tak szczerze, to jeszcze jest Scrapy. Scrapy też nam pozwala, ale nieważne. Tutaj chodzi nam w tym wypadku o to. Tak? Nie! Aha, pfu! Request, przepraszam. Sorry, my bad. Chodzi o requesty. Jakie są wyniki programowania podstawionego w kodowaniu w dzisiejszym egzaminie? Ten kod znajduje się pod banerem świątecznym.
Jak to uruchomię, to mi coś powie? Jeden. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. Całe. Jej. Co powoduje, że poprzednie zadanie to wypisuje? Kurwa, teraz po angielsku mam to napisać. Dobra, zacznę podpowiedź sobie. Tu mamy Asper jest powyżej jelonka i poniżej naszej buźki. Między tym a tym. Okej. Okay. Boże, czego ty ode mnie oczekujesz za odpowiedzi? Ja pierdolę. Żeby znak równości przypisania wartość po prawej stronie są względu po lewej. Jej, taka ciekawostka. Tu mamy watch the video, nie? O, to wideo jeszcze nie działa nawet. Więc zrobiłem to. Jakbym to publikował teraz, to byłbym pierwszy na YouTubie. Tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się mi oglądało. Zapraszam do kolejnych i na razie.